Jest czwartek, 14 lutego, Kryspina Rogowska. Witam i zapraszam na tydzień, w którym powiemy. Były prezes PGE GKS-A zatrzymany. Przez kilkanaście godzin przeszukiwali lasy i drogi w gminie Kluki w poszukiwaniu zaginionej kobiety. Zwolni, jak kocha, to poczeka walentynkowa akcja policji na drogach. Wlazły we Włoszech. Trzeci sparing wygrany 2-1. Seminarium MMA trenerami Bońkowski i Derlacz. Sławomir Z., były prezes PGE GKS-A, obecnie szef innej ze spółek wchodzących w skład PGE, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Sprawa dotyczy wcześniejszej działalności Sławomira Z. w samorządzie w Bogatyni. Wczoraj CBA zatrzymało również ważnych samorządowców, w tym burmistrza Bogatyni Andrzeja G. i polityków lokalnych z Dolnego Śląska związanych z PiS. Śledztwo prowadzi pion przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej wspólnie z CBŚP. Wczoraj przez kilkanaście godzin około 50 policjantów oraz pracowników nadleśnictwa przeszukiwało lasy i drogi w gminie Kluki w poszukiwaniu kobiety, 39-latkę. Szczęśliwie odnaleziono całą i zdrową około 2 w nocy. Przez kilkanaście godzin bełchatowscy policjanci wspólnie z pracownikami nadleśnictwa poszukiwali zaginionej 39-letniej mieszkanki Bełchatowa. 13 lutego o godzinie 12 o zaginięciu bełchatowską policję poinformował mąż kobiety. Podał on, że ostatni kontakt z żoną miał około godziny 11.30. Kobieta poinformowała męża, że przebywa w lesie. Po tej informacji telefon wyłączyła. Taka wiadomość i zgłoszenie o zaginięciu uruchomiły cały szereg policyjnych działań, ponieważ istniało duże zagrożenie, duże ryzyko, że życie kobiety może być zagrożone. Kilka minut po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu został ogłoszony alarm dla policjantów bełchatowskiej policji, po to, by jak największa liczba policjantów rozpoczęła poszukiwania. Do akcji włączyli się także pracownicy nadleśnictwa, którzy wspólnie z policjantami przeczesywali tereny leśne. Kobieta ostatecznie została odnaleziona w nocy tuż przed godziną 2. Okazało się, że przez cały czas przebywała w lesie w swoim samochodzie. Kobietą zaopiekował się jej małżonek, który zobowiązał się, że we własnym zakresie przewiezie ją do bełchatowskiego szpitala. Na szczęście tym razem cała ta sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Chcę jeszcze dodać, że w akcji brało udział 54 policjantów i 24 samochody służbowe. Kolejny fałszywy alarm bombowy w skarbówce. Podobnie jak poprzednim razem, około godziny 10, do Urzędu Skarbowego wpłynął mail z informacją o podłożeniu na terenie budynku ładunku wybuchowego. Natychmiast w to miejsce skierowany został patrol policji. O opuszczenie budynku poproszeni zostali interesanci. Obiekt został przeszukany, nie znaleziono nic podejrzanego. Po około godzinie wszystko wróciło do normy. Jutro na znak żałoby narodowej wprowadzonej w kraju w związku ze śmiercią Jana Olszewskiego, premiera RP w latach 1991-1992, w Bełchatowie do połowy masztu opuszczone zostaną flagi narodowe. Żałoba narodowa ogłoszona została przez prezydenta RP od północy z czwartku na piątek do soboty do godziny 19. Jan Olszewski pochowany zostanie w sobotę we Warszawie na Powązkach Wojskowych. Zwolni, jak kocha, to poczeka. Dzisiaj na terenie całego kraju, również i w Bełchatowie, policja prowadziła walentynkową akcję, podczas której przypominała kierowcom, że pośpiech bywa zabójczy. Dzisiejsza nasza akcja jest akcją wyjątkową, tak jak dzisiejszy dzień, święto zakochanych. Walentynkowa akcja policji nieprzypadkowo została zorganizowana właśnie dzisiaj. Walentynki to doskonały czas na to, aby przypomnieć wszystkim kierowcom o bezpiecznych zachowaniach na drodze, o tym, aby byli ostrożni, aby zdjęli nogę z gazu, aby dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze. Walentynki to świetna chwila na to, aby powiedzieć wszystkim kierowcom, że którzy przecież są żonami, mężami, rodzicami, partnerami, że nie warto się spieszyć, że czasami warto jest się troszeczkę spóźnić, ale jednak bezpiecznie dojechać do celu. Dzisiaj policjanci generalnie zatrzymują wszystkich kierowców, którzy przekraczają prędkość
I w tym wyjątkowym dniu, wyjątkowo tych kierujących, którzy popełnią drobne wykroczenia drogowe, nie będą ich karać mandatami, będą ich pouczać i wręczać takie oto serduszka, na których jest nasze logo, logo naszej akcji Zwolnij, jak kocha, to poczeka. Pragniemy, aby to serduszko zostało z naszymi kierowcami na dłużej i w momencie, kiedy kierowca wsiądzie do swojego auta i zobaczy to serduszko, aby ono przypominało mu o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Chcę jeszcze podkreślić, że mimo tej akcji, którą dzisiaj prowadzimy na naszych drogach, nie będzie żadnych ulg, żadnej litości dla piratów drogowych. Tacy kierowcy muszą się liczyć z pełną odpowiedzialnością, z pełnymi konsekwencjami, bowiem nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych i groźnych tragedii na drodze. Mariusz Wlezły, kapitan PGS Skryni, pojechał z drużyną do Gdańska, wybrał nieco inny kierunek. Atakujący przebywa we Włoszech, gdzie kontynuuje leczenie. Mariusz Wlezły, kapitan PGS Skry Bełchatów, nie gra już od dłuższego czasu. Co prawda regularnie jest powoływany do kadry meczowej, ale jeśli wchodzi na boisko, to tylko w jednym celu, by podwyższyć blok. Kapitan bełchatowskiej drużyny od jakiegoś czasu boryka się z kontuzją barku, dlatego ma problemy z atakowaniem. Dzisiaj PGS Skra w Gdańsku rozegrała spotkanie w ramach Ligi Mistrzów. W meczowej dwunastce znaleźli się Milad Ebadipur oraz Patryk Czarnowski, czyli dwaj inni kontuzjowani gracze, którzy powoli wracają do swojej pełnej dyspozycji. Zabrakło Mariusza Wlezłego, który zamiast Gdańska poleciał do włoskiego Rimini, gdzie pod okiem jednego z najlepszych europejskich specjalistów kontynuuje leczenie. Kadra Artura Derbina ma za sobą kolejne spotkanie sparingowe. Tym razem w Tomaszowie Mazowieckim bełchatowianie mierzyli się z miejscową Lechią. Jaki był wynik tego starcia? O tym w materiale. W rozegranym wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim meczu kontrolnym drużyna PGE GKS-u Bełchatów zmierzyła się z miejscową Lechią. W kadrze GKS-u pojawiło się 21 zawodników. Zabrakło leczących urazy Patryka Rachwała i Mateusza Szymorka. Na boisku nie zabrakło agresywności i walki o każdą piłkę. Wynik spotkania otworzył już w 7 minucie Emil Tikane. Bełchatowianie świetnie spisywali się w stałych fragmentach gry. Wynik mógł podwyższyć najpierw w 28 minucie Bartosz Biel, który po rzucie rożnym uderzył piłkę głową nad poprzeczką, a później Marcin Grolik, który także uderzeniem głową obił słupek ramki rywala. Ale mimo wysiłków bełchatowian do przerwy wynik nie zmienił się. Po zmianie stron zobaczyliśmy zupełnie nową jedenastkę GKS-iaków i padły kolejne strzały na bramkę. Najpierw udanie akcję zakończył Marcin Sierczyński, natomiast 5 minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego celny strzał oddał Rafał Nowak. Dla brunatnych było to trzecie zwycięstwo w meczu sparingowym. Sekcja MMA w Bełchatowie działa od 4 miesięcy. Trenerem jest Marcin Abratkiewicz. Chętnych do trenowania sztuk walki w naszym mieście nie brakuje. Zawodnicy mają za sobą już pierwsze sukcesy. Jak podkreśla trener, świetnie rokuje m.in. Mateusz Bruchajzer, ale zapału do trenowania nie brakuje też pozostałym. Bo jak mówi przysłowie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, a w tym przypadku z treningu na trening. 23 i 24 lutego dla fanów zorganizowane zostanie specjalne seminarium. W roli trenerów pojawią się Szymon Bońkowski, wielokrotny medalista m.in. w judo, zajmujący się przygotowaniem zawodników w zakresie walki w parterze oraz rzutów, oraz Paweł Derlacz, który zajmuje się przygotowaniem zawodników w zakresie walki w stójce. Spod skrzydeł tych szkoleniowców wyszli m.in. Mamet Kalidow i Joanna Jędrzejczyk. Dwudniowe seminarium jest odpłatne. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerami telefonów 514 673 206 lub 789 294 980. W tym wydaniu Tyle Dnia to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę dobrej nocy.